Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym kastopie z gry Tomb Raider, oczywiście jest ze mną Deseo. Witam was serdecznie. To jest kastom oczywiście z okazji Świąt Wielkanocy, znaleźliśmy kolejny pod tytułem The Rainbow Eggs. Kastom jest z 2011 roku, autorem jest Ran Pyon, ocena 8,6. I słuchajcie, Lara spędza czas właśnie Wielkiej Nocy w posiadłości nad jeziorem przyjaciółki Amy. Odkrywa legendę, w której jest wzmianka o 7 magicznych tęczowych jajach. Okay. Kiedy znajdziemy je wszystkie, doprowadzą nas do cudownego skarbu. Tak się zapowiada pokrótce. Słuchajcie, ten kast. Zbieramy tęczowe jaja. Okej. Okay. I jeszcze chciałam tylko nadmienić, że ten custom poleciła mi Wicka, William. Także dziękuję ci bardzo, cię pozdrawiam serdecznie. Także mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, słuchajcie, na tym customie. No co, odpalamy na game? Tak, dałem start i tutaj właśnie jest ta posiadłość. No, tak, kolorowo, ładnie, sucho. Tak. Nie ma przeciwników. Jaka Nikt muzyczka. Nikogo nie zabija. Mhm. Dobrze się rozejrzeć, wiesz, bo ta kamera duży wiele pokazuje. Widzę. Mhm. To są piranie w tej wodzie? O, tęcza. Będziemy ją palić? Oj, ty niedobry, ty. O, Lara ładna, z legendy. Dobra. Jedziem z tym śledziem. Widzę, że Frodo się dzisiaj odpalił. Tak, dzisiaj mam... dzisiaj mam chęć na custom. To dobrze. No, tutaj ładnie jest. Kwiatuszki. Mordercze króliki nam się przysłużyły, słuchajcie. Tak. Pod humorek. Już tylko widzę, co mam do tych tutaj... kaczuszek, ale tak, nic nie ma. Tak, tu widzę, że potrzebujemy zielony klucz na chatę, nie? Tak, żeby widzę. Pić. Widzę. Dobra. No na razie tak łażę po tej łące, nie wiem. Ja może też. Może coś w tych chaszczach ewentualnie coś tu jest. Patrzę, no. Wiesz, żeby jakiś klucz tutaj nie leżał. No, 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 na właśnie o to chodzi. A tym bardziej, że tutaj, że niby zielony, nie? O, co to jest? W tym drzewie jest takie coś dziwnego, jakby trzeba było włożyć coś. Albo się mylę, nie wiem. Ten pienik taki dziwny, taki nie? Taki pienik, taki pienik. Tak, 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 na 100% wejść? Coś tu trzeba włożyć. Nie, nie można po tym wejść. Nie, to nie. W ogóle piranie zabijają? Czy co to za ryby są? Nie wiem, ale tam coś jest po drugiej stronie tęczy. Już coś widzę. Tak, ale nie zabijają. Nie, bo wyglądały tak, jakby miały zabić. Dobrze, ale to się da zabrać. To jest celownik. To jest celownik, dobra. No to już nam, już wiemy, że coś na pewno... Będzie celować. Będzie coś. Trzeba tak, wcelować coś. Ja na razie jak już popływam pływam, trochę. To pływam. Mhm, no, no, no. Tak, ja tak samo. Tu jest jakaś krata, widzę, zamknięta. Zamknięta. Krata zamknięta. No mam ale pod wodą? Tak, pod wodą. A jest, mam widzę. A, masz rację. Nie da się jej otworzyć. No to pod wodą nie widzę już nic więcej. Można tu wyjść, ten filar? Wiesz co, dźwignię widzę naścienną. O kurde, ale jak tam się dostać? Właśnie gdzie była ta krata podwodna? No. No to tak właśnie w tym miejscu, tutaj jak spojrzysz w górę. Tylko jak tu wyjść stąd? Wiesz co, no wyszłam koło filara i chyba poczytam, zaraz zobaczę, czy tam przeskoczę. No, przeskoczysz z filara, ale... No jestem tu, ale gdzie masz tą... A tu jest, ale to jest bardzo... A to nie jest drabinka? No tak, właśnie, ten bluszcz? To jest drabinka, a tak. Jak ty się tam dostała, z tego filara? No z tego pierwszego filara. Aha, skoczy... Weszłam tam i później się z rozbiegu, nie? Dobra. Dobra, drzwi nam się w domu otwierają, prawdopodobnie do kuchni. Chociaż z drugiej strony też widziałem taki bluszcz, ale nie można było po nim wejść. Tak? A nie rozglądamy się tam jeszcze, tu jest jeszcze jedna taka łąka, nie?
to też bym przeskoczyła może z tego filara, bo nie byłam po tej drugiej stronie tęczy. Byłem tam, ale nie wiem, czy coś nic tam jest, kompletnie. Bo nie patrzyłem dokładnie, tylko... Drzewa jest słoczek. Nie. A jest, w chaszczach klucz. Dobra. Aha, no jest. No, nie. No. To nie jest klucz, czekaj. A tu jest klucz, widzę. Mhm, jest. Coś, masz jeszcze coś innego? Nie, bo myślałam, że klucza to był kwiat. Dobra, ważne. No tak, tylko że to nie jest zielony klucz. No nie, ale co tam pisze? Co to jest za klucz? Nie, to nie jest. Ornate key, no okej. Okay. Niech będzie. Wejście. Nie, no dobra, no to nie. Dobra. Wow, a tu za wodospad można wejść. O Boże, co ja zrobiłem? Czy no jak za wodospad? Przecież byliśmy za tym wodospadem, nie? Wiesz co, ale ten taki, co zaczynaliśmy. Tylko aha. Zrobiłem load niechcący, nie wiem, co tam, co tam jest. A, to tak jak było, mieliśmy tak w customie, pamiętasz? Z BTB. No było, no. Właśnie identycznie wyglądał wtedy ten wodospad. Tak, tak, i skakaliśmy tam, no. I co tam? Bo mi się zrobiło save. Dobra, to jest tu coś? Jest jajko. To jest sekret. A to są sekrety jeszcze, czekaj, bo my tutaj... Aha. 6 sekretów aż. To oprócz jaj zbieramy jeszcze sekrety. To jeszcze sekrety, tak. Fajnie by było zdobyć jeszcze te 6 jaj. Dobra, to idziemy tu na górę? Na górę. Mhm. Dobra. Na górę. I tak, po prawej, to widzieliśmy, jest basen. Coś jest w basenie? Naboje. Ale, no naboje. Okej, gdzie są te naboje? W rogu. Jest są. Nie ma jakiejś dźwigni? Nie ma. Tu jest jakaś furtka biała. Ale ona jest w tej chwili zamknięta. Nie można przez nią przeskoczyć. Widzisz? Nie można. No widzę. Biały tam płotek. Dalej, bo tam dalej można iść teoretycznie, prawda? No dobra, to jeszcze tu obejdę tą łąkę wyżej. Tak mi troszkę coś tnie, nie wiem, czasami. Tak? O nie ma nic. Czy ja wiecie, no tak, ja wiem, bo ty masz na wypasie kompa, no. Nie, tylko mi tu pies przeszkadza, nie wiem, czy słyszycie. Ale to nie przejmujcie się. A tą piłkę można zestrzelić? A nie wiem. Albo przesunąć? Ale mam spadki FPS-u, Boże. Nie, tak? No, ale wiesz co, to może po tym zawieszeniu się, ale restartowałam kompa, to aż dziwne. Przecież... O, teraz jest okej. Okay. Mam flary. I tutaj obok tego takiego grilla jest grill. To jeszcze do grilla nie doszłam. A, bo ja tu na razie po tych zielonej łące tutaj sobie hasam, wiesz? Dobrze. Tu jest też takie jedno drzewo, widzę takie... A czekaj, a na dach da się wskoczyć? Co, muszę zrobić na chwilkę cięcie. Dobrze. Okej. No na razie tak chodzę dookoła tego, wiesz? Tego domu. Szukam teraz tego grilla. No jest tu ten grill. I co tu mówiłeś, że jest gdzieś flary są, tak? Były, no. Można na ten dach skoczyć? No właśnie nie, bo próbowałam. Bija się. A dziwne, bo aż tak wygląda, jakby można było. Mhm, tak. To co, wchodzimy do środka? No, a byłaś jeszcze za domem? No, dookoła było. Dookoła, dobra. Domem. No to dobra, wchodzimy, co? Jakiś... O, coś pokazała. No, na coś się spojrzała. Na stół? Tak. Otwórz sobie od razu szafkę, nad którym jest... Message. Zegar, Ela, welcome. Nie mam je teraz w domu. Coś o barbecue. A jakbyś chyba zgłodniała, tak? Jezu, tak mi się zlewają literki, że nie mogę. No ale ja nie wiem, na co ona się spojrzała. Na stół jest notatnik. Mhm. Czekaj, już wchodzę. Hi Lara, welcome. O Boże, I'm not at... Aha, nie mam, jestem, aha, nie mam je teraz w domu. I went out to buy all the necessary... the barbecue, tak, no coś na barbecue, tak?
but I can't find the keys for your apartment. Aha. They must have fallen on a balkon. Aha, że gdzieś na balkonie niby, tak? Z balkonu padły albo są na balkonie. Do jej pokoju klucze. Tak. No to jest rzeczywiście, ale to jest ten klucz. On pasuje, to jest ten taki, co znaleźliśmy tam na wtrawie. Tak, tylko że to są już te dwa przyciski od tej kuchni, wiesz o to. No poszedłem do łazienki. W łazience, w wannie jest... w wannie jest coś. Jakiś kluczyk. A to wygląda mi na kluczyk z czwórki do nakręcania czegoś. Aha, widzę. Nie? Tak. Z szafki zabrałem z szuflady bananka. Ja też zabrałam. Ja nie mogę teraz wyjść. To jeszcze tutaj po drugiej stronie jest tutaj jej jest... sypialnia. Gdzie kuchnia, nie? Jeszcze o, coś tutaj... jest na oknie. A, sypialnia, dobra, mam to, to też jestem tu. Też jakaś notatka. Co to jest? I have to change the pal light. They don't work anymore. Co to znaczy pal light? Że nie działają już. Jakie żarówki? Czy co, co? O co chodzi? I coś z szafki też wyciąga. Sekret. No. Mhm. Albo mi się wydawało, albo na tym zdjęciu na szafce, to nie jest Final Fantasy? Final Fantasy? Poczekaj, już powiem. To się jakoś nazywa. Oczywiście, że tak. Tak? Mhm. Ktoś, autor chyba lubi. Chyba tak. Z siódemeczki. O, widzisz, ty wiesz lepiej. To tam, gdzie klucz, no, to tu jest kolejny przycisk jakiś. A czy tam, gdzie włożyłeś klucz, tak? No i jest kolejny przycisk. No nie, nie wytrzymam. Shania Twain. To nie jest dobry pomysł. O Boże. No. Przyciszyłam to bardzo. Przyciszyć trzeba, słuchajcie, bo chociaż i tak pewnie będziemy mieć. No, będą, słuchaj. La la la. La 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 las. I feel a lot of love. No, no. Pośpiewajmy co innego. A ciekawe, czy jakbyś ten, czy jakbyś zaśpiewał to, czy jakbyś zaśpiewał, to też by było prawa. Nie wiem. Znaczy chyba pewnie nie, bo to by było straszne. Nie, nie. Słuchaj, tutaj jest pochodnia. O Jezus. Czekaj, jabłko jakoś jakieś no widzę. Też zabrałem jabłko trzeba podnieść. I będzie można odpalić pochodnie od grilla? Może, ale co podpalić? No nie wiem. W każdym razie, no co by tu podpalić? No mam pochodnie, odpaliłem. No właśnie, tylko co podpalić? Są te takie podpowiedzi... Ja bym tą furtkę podpaliła, żeby się... Właśnie. Nie no, ja żartowałam. Dawaj ją. A to by mogło być dobre. O, czekaj, czekaj. O! Co jest? A ty, tak? To będzie to, o czym myślę? Czekaj, czekaj, zaraz to sprawdzę. No pewnie, że tak, kuźwa. Co? No łatwo to przeoczyć. Znowu jak... wodospad jest, no jak, ale gdzie co? Gdzie są pochodnie, nie? Zabierałaś? No. Gdzie jabłuszko? To spójrz na daszek, tak widać takie kropki, można potem iść, to jest manki. No dobra, to ja się tam cofam. No, no. Ale to i tak, no bardzo dobrze, ale to i tak nie zmienia faktu, nie wiem co zrobić z tą pochodnią. Z pochodnią, nie? No. Ale co? Tutaj coś jest, na balkonie. No, zobaczymy. Hmm? A, to jest ten zielony klucz. No to ja widziałem dobra, go Dobra, czekaj. Kropki, no są, widzę. No nie? Przeoczyć tak. Można. Nucę, bo nie chcę, żeby dziwa tutaj. Czemu to się nie skończy, ludzie? Ale wywalą takie prawa. Wiesz, żeby nie było tak, że to nie będzie można oglądać w ogóle. Ja to no. Jeszcze wciszę. Dobra, przyciszyłam to tak na maksa. No jest dziwa do kluczów. No, dobra. Ona się teraz tego nie złapie. Już myślałam. Co podpalić? Myśl. Wiesz co, no idę z tą pochodnią. Nie wiem, może coś po drodze będzie. A tutaj w tym takiej altance? No widziałam tą altankę. Może w tej altance coś. Jest? Nie ma nic. Nie. Dobra, piosenka mi się skończyła.
Na szczęście. Mi chyba też. Więc sobie mogę podgłośnić. No dobra, to na razie. A w kuchni nic, żadnego pieca, nic nie podoba. Nie ma tu żadnego pieca. Otwieram, słuchaj, te zielone, green key. No dobra. Tam na dole, nie? Mhm. Może tam co będzie do podpalenia. O, zamknęły się za nami. No to niedobrze, to teraz kwestia, czy wchodzić z pochodnią, czy nie. Jabłuszko jest pod prysznicem. No nie, nie wlazłem z pochodnią. To może być też błąd. Rozwalam obrazy, bo może... Tak, jeden można rozwalić, ale on nic nie ma. Ten niebieski obraz można rozwalić, jak będziesz szła przez ten korytarz, ale nic nie ma, ale wiem, że... Ale to... widziałam też taki niebieski przecież jakiś już. Jakiś notatnik, coś. Jestem w bibliotece. Pełno książek. Tylko coś notatnik. Ale gdzieś mi śmignął taki jeszcze niebieski obraz. Chyba, że to było w tym poprzednim customie, ja już nie wiem. To nie jest jakiś labirynt? Nie. Co to jest? Zabrałem coś i otworzyło się wyjście. Wiesz, że nie mogę czytać notatnika? Jak to nie możesz? To można rozwalić ten jeden obraz. Okay. No bo zacina się, nie chce się nic. Zaraz zobaczę. Nie, the Rainbow X, a long time ago, seven rainbow colored. No to jest to. To jest ta legenda, tak? This library seems to be very interesting. Ta biblioteka wydaje się być ciekawa. No. Czyli tą legendę teraz. Trzeba, it's better to explore every corner. Każdy kąt musimy sprawdzić. Może znajdę coś pożytecznego. No to jest, słuchaj, podpowiedź. Musimy coś znaleźć. I teraz jesteś przy tym biurku? Bibliotece? Przy jakim biurku? No takie biureczko jest. No jest, no, i coś tu jest. No. Tak, zabierz to i tu strzel w ten obraz zaraz obok. Okej. Okay. A tu można w ogóle wejść na te regały? A na te regały można wejść. Ciemno tu. No jest tutaj dźwignia, widzę. Aha, altanka się otworzyła. Altanka się, ale co, wchodzę na regał. I tutaj jest taki jedna tekstura. Jak wejdziesz na regał, widzę. No. To można odpalić flarę, nie? Nie bez powodu chyba dali te flary. Jest tu coś? Naboje tylko. W rogu naboje są, ale jak przejdziesz obok, to tak jakby ściana jedna miała taką teksturę inną. Jest inna, no. Widzę. W to trzeba strzelić chyba. Ale idź najpierw tam w ten róg, tam są naboje. Wstrzeliłam w to. Dobra. W jakiś róg są naboje? No tam ja proszę. Nie widzę żadnych naboi. No tam musisz zejść na dół, nie? Aha, no to ja będę wracać do zejścia. Aha, dobra. Ale ja i tak nie widzę. Aha, ale tu! Jest, dobra, taję. Ciemno. To wezmę te naboje. Wow. Dobra. Wiesz co, same skrzynie, a już widzę, że się niektóre wyróżniają, ale tu ciemno, nie lubię. Czyli znowu nasze szczęście do popychania w customach tak. Ciąg dalszy. Tylko na czym to polega? To można przesunąć? Można. No nie, Lara nie skacze do przodu. Ojej. Wykorzystam tu wszystkie flary. O matko. Ale jaki cel jest, to ja nie wiem. Jedną jakąś przesuwam, ale nie wiem gdzie. Czy trzeba tą górną posunąć? Tą górną? Myślę, że bo tak. Bo ona się wyróżnia. Myślę, że tak, bo pewnie coś tam jest. No więc dobra, no to najpierw tą. Nie wiem, a w ogóle sobie zapiszę przed tym ciąganiem. No właśnie. Tak. Tak, górną się przesuwa. Tak, bo ja widzę przy kolorze zapalonej flary, nie? Że ona jest inna. I jest jajko. Tak, ale to nie jest sekretowe. To jest to takie właśnie z legendy. Aha. No i to mamy tak. Czerwone mamy na razie. Dobra. Tylko, że tutaj inne też przesuwa się te skrzynie. No po właśnie. Co? No. Może być tu sekret. Ale ja to muszę zobaczyć najpierw.
Tu jest nie bez powodu ciemno, wiesz? Tak mi się wydaje. Kuźma, już nie mam flar? Nie, mam jeszcze. A to można przesunąć? Nie. Jezu, do czego? Jest to jajo. Tak, ale to jest... Po co to każą jeszcze to przesunąć? To mi nic nie da. Bo jeszcze jedną skrzynkę można przesunąć, ale odsunąłem. No właśnie widzę, a odsunąłeś, jest coś za nią? No właśnie nie ma nic za nią, to do czego to? No właśnie. Dwie skrzynie dolne można przesunąć i no i tą górną, nie? Ale o co chodzi z tą... Może o nic. O nic może, co? My się tak czepiamy. A tu się okaże, że sekret. Właśnie, bo jest aż 6, to wiesz. A my dopiero mamy 2. No. Wracam się. Ja też. To co, w tej bibliotece chyba już wszystko, nie? Chyba tak. No dobra, widzę, mamy tu jakąś spialnię. Łóżko, słuchajcie, zajuma Lilarze z jej posiadłości. Zabrałaś sobie te w rogu, te naboje? Tak. Dobra. Tak, mamy sypialnię. Łóżko zajumane od Lary. I coś jest na oknie. A w szafce? Żółwik jakiś, poczekaj. Szafkę można otworzyć. Mam jakiegoś żółwika. Żółwika masz. Co to jest za żółwik? I do czego? Combine. Mamy... Z laserem nie. A nakręcany żółwik! Aha, czyli to jest ten jak skrabeusz, dobra. Tak. I broń można wyciągnąć z szafki. Ale ona mi nie chce nic wyciągnąć z tej szafki. No mi wyciągnęła. Z jakiej szafki? No, tam jest taka przy łóżku. No tak, też... ale ona nie chce nic wyciągnąć. Bo to musisz chyba tak odpowiednio ustawić. No dobrze, no to tutaj... Gdzieś się otworzyło w ogóle? Gdzieś się otworzyło? A, to wyjście było. Ta w altance, pamiętasz? Altance, dobrze, masz rację. Wyjście się otworzyło i altanka, nie? Dobrze, altanka, idziemy. Ciekawe, co z pochodnią dalej, bo nie. No właśnie. Dobra, na razie ją zostawiam. Na razie niech ona sobie tu będziemy będzie. Będziemy coś wiedzieć, no, to... W ogóle jak to jest? Ojeju, spadłem na dół. Ciemno tu? Aha. Trzeba, to można ten głaz jeszcze przesunąć. Ej, a tu nie trzeba podpalić? Tu trzeba podpalić, ale przesuń sobie głaz jeszcze i tu jest sekret. Obok dobra, pochodni. Ale trzeba go przesunąć do... No, do przodu, pchaj go, tak? Pchaj go, pchaj go. No jest jajo. No i tutaj trzeba z tą pochodnią. Tak. To ile ma sekretów? No to już jest, już wiadomo, gdzie pochodnia potrzebujemy. To dobrze. Syk. O! Kurde, spadłam do tego basenu, no. Ale na szczęście nie z pochodnią. Ja wrzuciłem tą pochodnię w ten dół. No tak, no bo tak to trzeba zrobić. Aha. Dobra, otwiera się. A, jajko. Aha, ale to takie... Niesekretowe. Niesekretowe. I cały czas pokazuje się to ta podwodna taka... Tak, wiem. I to pewnie jak wszystkie jaja zdobędziemy, no, to założy się, że właśnie tak, to się otworzy. Dobra, ale... Wiesz co, no nie mam jakby... punktu zaczepienia. Nie mam pomysłu. Dobrze. No my tu mamy. No mamy tego żółwia. Mamy żółwia. Ale gdzie nie ma takiej jakby szczeliny, gdzie moglibyśmy, wiesz, na przykład go puścić, wiesz o co chodzi? Żeby jakieś pułapki czy coś takiego. No tak właśnie, jest. Tylko teraz muszę go sobie... Tu jabłko. Nie ma... Musisz go sobie... Tutaj się przez... Nie da wejść. Szkoda. A tego się zastrzelić. A z tym zastrzeleniem nie da się nic zastrzelić. Nie. No właśnie, zastanawiam się, co strzelić. Właśnie. A co w tym dzienniku było? Bo ja nie mogę tego przeczytać tam.
bo mi się to nie... No to żeby się rozejrzeć w tej bibliotece, nie? Że w każdym rogu, żeby zobaczyć, może być coś interesującego, tak? I co jeszcze było? Jeszcze coś w tym? Tylko to. Nie ma nic już. Nie mogę tego otworzyć. Na dachu jest jakiś ptaszek. Ciekawe, czy można go zestrzelić. Spróbuję. Tylko Frodo może mieć takie pomysły. Może mu tak strzelać do ptaka. Główkę. Nie, nie daję. Ej no. Pokaż mi ten notatnik. Nic tam nie mam, mówisz. No nie mogę tego odczytać. Zacina się. No. Okej, otworzę jeszcze raz. To cało tylko o tym, żeby się dobrze rozejrzeć w tej biurze. No nie, że może być coś przydatnego. Bo wiesz. Może tą piłkę? Kurde, no. Co, może wrócimy, jak coś wykombinujemy? Dobrze, tak zrobimy. To zaraz do was wracamy. Tak. Okej, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. No, chodziło o tutaj, bo była notka, nie? Była wzmianka o tak, wymianie żarówek. Tak. Przeoczyliśmy ale to. Ale nie mamy tych żarówek. Nie, bo wiesz co, bo to chodzi o zestrzelenie tego. Aha, to nie zła wymiana, słuchaj. No. Tak nie, myślę. Jak coś nie działa, to trzeba rozwalić, a nie tam. I po drugiej stronie słuchajcie, chyba no też tak są. Tak, też można. Tak, tak, po obydwu stronach są. Słuchajcie, i problem jest z głowy, jeśli chodzi o żarówki. Po prostu ich już nie ma. Po prostu rozwalić, nie? O. No. No, no. Pięknie. I teraz furtka nam się otworzyła. Tak. Cudownie. Wcześniej próbowaliśmy ją też zestrzelić, ale się nie dało. Dobra. A, czy jesteśmy tutaj. Dobrze, dobrze. Jakbyśmy znali angielski, na bank tam pisało może, że w cenie, chociaż tam nie było żadnych, nie pisało o cenie, że wiesz, że nazwa tych żarówek by nam coś dała. No tak. Rodzaj. Tak. I tutaj chyba tego żółwika, co? Na tym kwiatuszku. Chyba tak. Bo widzę, że tam nie można kuckane. Tak. Próbowałem tak, tak, kuckane, tak, ale tak, się tak, nie tak, da. Tak, tak, na 100%. Oj. Czemu? Poszedł mój. Zrobił przejście. Mogę go zabrać jeszcze? O, teraz. Mogę. I jest jajko. Mój się dopiero ustawia. Wow. Słuchajcie. No jak weźmiesz, to się otwiera to podwodne przejście. Co, ile mamy już tych jaj w takim razie? Raz, dwa, trzy. Dopiero trzy? Tylko dwa sekrety. Kiepsko. No kiepsko. Tam widziałam coś łomowatego, tam widziałam, czy nie? Co widziałaś? Łomowatego. Okej. Okay. Nie wiem, jakiś taki badyl. Dobra, lecę do tej... Tak, płynę tam do tej... Do tej kraty tu. To może łomem by można było... A czy ty masz... Aha, tu, pod wodą. Tak, jest, no jest, tak? Jest, jest. No to tą drugą kratkę może tym da się otworzyć. Którą? Tą za... tęczą. A, dobra. Tutaj jeszcze nie spaliliśmy. Chociaż mogliśmy wziąć pochodnie, bo mamy już. Tak, myślę, że to będzie można w sumie. No nie. Uuu, to moja teoria to siadła. Czyżby kolejna blokada? Tu coś kojarzy, że można by było jeszcze potraktować. Łomem. No. Tak. Cia. Tam na dole już nic nie było. W domku nic. Przepraszam was za te przycięcia, ja nie mam pojęcia, tak bierze. Wiem co! Teraz dopiero podeszłam pod ten konar i teraz się przypatrzyłam, co to jest. Jaki konar? No ten, co będzie, że coś trzeba włożyć. O, zobacz, tam. Końcówka,
Końcówka i dupa jest czerwona z czarnymi kropkami. Była za domem taka biedronka, może ją trzeba wydubać. Wydub. Bo spojrzałam na ten... Zobaczysz, jak podejdziesz sobie pod konar, to widać końcówki jakby biedronki. Tak, tak, można wydłubać, no. No, tak myślę. Ja pierdzie. Gdybym na to nie spojrzała, to bym w życiu nie pomyślała, że biedronka wydłubać, bo ja ją próbowałam wziąć. No właśnie to są te customy, które mają takie, no nie, rozwiązania. Tak. Dobra, mam biedrę. Lecimy. Biedronka. Biedronka. No. Słuchajcie, ja bez tego sklepu, bym nie funkcjonowała tak naprawdę. I to otwiera się ta krata tam za tęczą. Trzeba było biedronkę tutaj wcisnąć. Ja od czasu do czasu tam pójdę. Nie, to, ja to mam systematycznie. Jestem uzależniona. No dobra. Jest jakiś korytarz do pływania. Chciałem się jeszcze tutaj rozejrzeć po bokach, wiesz, bo... No są takie rożki, po których można, ale nie widzę jakby... Chociaż czekaj. Nie. Można tu skoczyć? Można ten rożek skoczyć. Ciemno tu? Zanim nie spadam na dół jeszcze, tylko tu skoczyłem, wiesz, na taki rożek. Na ten rożek. Rożek. Widzę. Ale chyba tu nie ma nic. Pewno. Chociaż dziwnie mi się kamera zmienia. To by było dziwne, gdyby tu nic nie było. Coś jest tam, rożek. No ale kurde... No idę niby, ale czy ja wiem? Kamera też mi się zmieniła. A to do góry, u góry nie jest żadna ma... Nie, chyba... Nie jest monkey? To jest monkey! Kamera się zmieniła, bo to jest monkey. Ojej, naprawdę? Tylko, że to ona musi tak dobrze się ustawić chyba. No bo musisz wyżej tam, ja odskoczyłam wyżej troszkę. No, mam to. No i jesteśmy na balkonie, słuchaj. I tam jest jajowit, ale... Aha, bo te drzwi można otworzyć, wyważyć. Dobra. To akurat fajne. Na jajo. A jajo. To był sekret! Aha, wow. No ale to dobrze. Dobrze. Nie. Jajka zbieramy. Tak. To co, teraz już można zeskoczyć chyba, nie? No chyba tak. No bo przecież tak nie ma tutaj żadnego... O Jezu, spadłem. To co to? Tutaj coś za tym wodospadem. Za wodospadem jest jajko. Masz je? Jeszcze nie, jest. W takiej małej wnęce. Ale jak tam mam wpłynąć? Wpłynąć, no, trzeba. Chyba żartujesz. No da rady, bo to takie jest. To jest wąskie jak... No ja nie chcę wpłynąć, nie ma szans. O! Mieściła. Czy tutaj można wyjść gdzieś z tej wody? Chyba już wiem, tam. A cóż to za posiadłość? Dalszy ciąg jakiś? Dziwne. Ale jak to otworzyć? No właśnie nie wiem. A tutaj jest jeszcze taki rożek. A tutaj jest taki gzyms, słuchaj, znalazłem. No, koło wodospadu widzę coś takiego jest. No. Czy to jest to? Idę tym. No ale jak ja mam tam... No taki na rożek taki musisz tam wskoczyć, tam gdzie paprocie są. No tak, ale skąd ty tam wskoczyłeś?
No, naprzeciw... No musiałem wyjść najpierw, nie? Normalnie. Z wody. Mhm. Aha, dobra, bo... No, no. Bo, dobra. Masz to. Tak myślałam, bo tam jest specjalnie ciemno, wiesz? I co tutaj jest? Ja a, tu dźwignia jest. Bo Jezus, ale tu ciemno. No, i teraz otwiera się, słuchaj, to... Nie, to nie to. Nie to? To nie o tym miejscu mówię. Skoczyłam na rożek koło wodospadu i co? I nic. Nie koło wodospadu. Po drugiej stronie. Czyli koło tych drzwi. No w sumie można tak powiedzieć. Nie koło wodospadu, tylko po drugiej stronie tego wszystkiego. Tam też są paprocie w rogu. A tutaj. Znowu notatnik. Dobra. Znowu notatnik. To zaraz przeczytasz, bo mi się to nie chce załadować. Dobra. Przeczytamy i zakończymy odcinek. No jestem, dobrze. Idę na ławkach, ale nie zapaliłam sobie... No, ciemno. W sumie nic nie widzę. Ale to do samego końca mam dojść, prawda? Tak, tak, tak. Znaczy, no, tam... Będziesz widzieć, że już będzie można wejść. Tak. Tu widzę klucz, jest. Ale dobra, to już zaraz... Mówisz, zakończymy to. Tylko czy można rozwalać spanki? Nie, nie można. To chyba może. Ten można rozwalić. Ale ja, słuchaj, zużywam tych flar. No ja też. Nawet nie wiem, ile mi zostało. Tak się rozpędzam. Dziwne, to można te spanki rozwalać, a jej nigdy nie można było w customach rozwalać. No i jestem. Aha, no i ten dziennik. Proszę. No weź to przeczytaj, no. Co my tu mamy? Aha, jeszcze tutaj nie czytałam, bo jak wzięliśmy w bibliotece taki japoński znaczek, pamiętasz? Pamiętam, no. Ninji is a Japanese word, to japońska, japoński słowo tęcza. To słowo tęcza, tak? Oznacza? Niji, na tym, no. Na tym karteczce z tym japońskim znakiem. No, no. Oznacza tęcza. Dalej. The Rainbow Place. This place must be the legendary Rainbow Palace that I heard about a lot of time ago. But I didn't think that it could really exist. Czyli pałac, okay, tak? Że jest to jakiś pałac... Tęczowy. Tęczowy. No. No dobra, to zakończmy sobie to może. Dobrze, dobrze. I kontynuujemy... Jutro. Jutro, tak. To do zobaczenia. Do zobaczonka. Pa, pa. Pa, pa.